Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku poruszymy bardzo istotny temat, jakim jest realizacja spektaklu w ujęciu całościowym. Od pierwszego projektu zaczynając, na dniu premiery kończąc. Pan Jerzy Przystupa, kierownik techniczny związany z Tarnowskim Teatrem od ponad 41 lat, koordynuje wszystkimi działaniami zmierzającymi do przygotowania spektaklu od tej wizualnej, technicznej strony. Posłuchajcie, jak wygląda praca pana Jerzego. Serdecznie zapraszam. Nazywam się Jerzy Przystupa. Jestem kierownikiem technicznym w Teatrze im. Monika Sockiego w Tarnowie. Kieruję pracą działu technicznego. Dział techniczny to dosyć specyficzna jednostka, która zajmuje się przygotowaniem i eksploatacją spektakli, zabezpiecza rekwizyty, kosmetyki, kostiumy do bieżących spektakli, ale także w magazynach teatralnych archiwizuje to wszystko, co zeszło z afisza. Nasz dział składa się z kilku pracowni, magazyniera, zaopatrzeniowca i tak zwanej obsługi sceny. Nie są to licznie obsadzone stanowiska z tego względu, że w wielu teatrach, także i w naszym, część etatów została zlikwidowana, a w pracowniach okrojono zatrudnienie. Dlatego często zlecamy usługi również na zewnątrz. Są to przeważnie prace ślusarskie, tapicerskie, szewskie czy modelatorskie. Jeśli jest taka potrzeba, wspomagamy się również naszymi byłymi pracownikami, którzy przeszli na emeryturę. Dzięki ich doświadczeniu i znajomości tematu zawsze jesteśmy pewni, że wszystko będzie zrobione na czas. Konkretnie moją rolą jest przyjąć i zaopiniować projekt scenografii spektaklu, który będzie miał swoją premierę. Ponieważ przepisy dosyć rygorystycznie określają, jak taki projekt powinien wyglądać, najpierw analizujemy wszystkie rozwiązania techniczne, później na roboczym spotkaniu z twórcami, czyli scenografem i reżyserem, omawiamy wszystkie rozwiązania na tak i nie. Potem etap konsultacji z inspektorem BHP, PPOŚ, kierownikami pracowni i tak dopiero uzgodniony projekt wraz z przygotowanym wstępnym kosztorysem przedstawiany jest dyrekcji do akceptacji. Zapoznanie się z projektem scenografii jest momentem, kiedy zderza się wyobraźnia artystyczna twórców z technicznymi realiami. Wiele z doświadczonymi scenografami szybko udaje nam się dojść do porozumienia i ustalić bezpieczne i realne rozwiązania techniczne. To nie ukrywam, że często zdarza się nam pracować z ludźmi młodymi, którzy nie zawsze mają pojęcia, że fizyka ma swoje prawa i nie da się czegoś wykonać na zasadzie jakoś to będzie lub jak to słyszę, jakoś to zrobimy. My oczywiście pamiętając o wszystkich założonych celach artystycznych musimy postępować odpowiedzialnie i trzymając się przepisów, które jasno wyznaczają takie warunki, żeby aktorom i osobom obsługującym spektakl nic nie przytrafiło się złego. Często jeśli scenograf nie ma pomysłów lub waha się, staramy się coś podpowiadać, wykorzystując sprawdzone rozwiązania. Gdy już przebrniemy przez te wszystkie formalności, procedury, przystępujemy do realizacji. Po przygotowaniu spektaklu pracę przejmuje tak zwana obsługa sceny. Najpierw pod moim nadzorem i często pod okiem scenografa montaż scenografii na scenie, ustawianie świateł, dźwięku, niekiedy sprawdzanie efektów multimedialnych, tak aby jeszcze aktorzy przed premierą mieli możliwość zagrania i okrzepnięcia w nowej przestrzeni. Następnie 3 próby generalne, premiera, brawa, ciśnienie opada i przystępujemy do następnej realizacji. Ponieważ wyobraźnia twórców jest nieograniczona, każda premiera to coś innego, to nowe doświadczenia. W teatrze nie ma nudy. Każdy spektakl ma swój indywidualny charakter. Myślę, że na moim stanowisku ważne jest przede wszystkim zaangażowanie,
umiejętność współpracy z ludźmi i duża odporność na różne stresowe zachowania twórców. Trzeba też mieć świadomość, że to nie instytucja, w której pracuje się od godziny do godziny, ale od pomysłu do realizacji. Myślę, że najlepszą okazją, żeby się przekonać, jak wyglądają efekty naszej pracy, jest po prostu przyjście do teatru. Dlatego zapraszam na wszystkie nasze spektakle. Ofertę mamy bardzo bogatą dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Przychodźcie, oglądajcie i docencie naszą pracę. Do zobaczenia w teatrze.